Księga Syracha dzisiaj mówi o proroku Eliaszu, że był prorokiem jak ogień, że jego słowo było płonącą pochodnią. Czy to oznaczało, że prorok miał taki temperament ognisty, który przemawiał z taką mocą i z taką siłą, że uwodził tym swoim słowem tłumy? Oczywiście, że nie chodzi o temperament. Chodzi o to, co kryło się w jego słowach. A kryło się w jego słowach to, co Duch Święty złożył. Złożył ogień wypalający to, co jest grzeszne, ale także rozpalający to, co jest dobre w człowieku. I dlatego niezależnie od sposobu przemawiania, od temperamentu, od sposobu układania zdań, prorok Eliasz był prorokiem jak ogień. W nim płonęła miłość Pana Boga. W nim Duch Święty rozpalał słowa, które potem przemieniały serca ludzkie. Na tym polega bycie jak ogień w porządku wiary.